Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, i dzisiaj będziemy odpowiadać na pytanie, czy Team Fight Tactics umiera. Niedawno pojawił się artykuł wypuszczony przez Riot Games, który opowiada o tym, że potyczki taktyczne, czyli Team Fight Tactics, ma długoterminowy potencjał i co zamierzamy osiągnąć w 2020 roku. Riot Games bardzo wierzy w swoją grę I inaczej nie wypuszczaliby update'ów co dwa tygodnie albo szybciej by ją znieśli dzisiaj zerkniemy sobie na statystyki, które oni nam podali i dlaczego oni mówią, że Team Teamfight Tactics ma potencjał taki jaki ma, ja osobiście wierzę w Teamfight Tactics, e, gram w tą grę bardzo dużo, bardzo często, podoba mi się ten tryb i widzę, że Riot Games wkłada... I Riot Games wkłada w ten tryb bardzo dużo zasobów, żeby zrobić go lepszym niż jest, często wychodzą update'y, nowe postacie, nowe skiny, jajka, e, wszystko co w sumie wychodzi w normalnym lolu, e, chciałbym też przypomnieć, że League of Legends jest, jest na scenie profesjonalnej od 9 albo 10 lat nawet, tak więc oni wiedzą jak zrobić grę, żeby była na szczycie, żeby była ona najlepsza, jaka może być. E, jest to w sumie jedyna gra, która tak długo utrzymuje się na scenie oprócz CS e, nie licząc tam poprzednich wersji. Ale tak naprawdę jest to jedna z lepszych organizacji esportowych, sportowych firm e-sportowych, które zrobiły grę, która jest na szczycie tak długo. Tak więc zaczynajmy, zobaczmy co oni nam tu przedstawiają, wraz z wypuszczeniem case'y, ostatnią dużą zmianę rozgrywki dla zestawu pierwszego. To też jest ciekawe, jeżeli chodzi o Teamfight Tactics Riot planuje wypuszczać takie update'y w zestawach, czyli tutaj jest też później napisane, że Zestaw drugi będzie za około miesiąc, chyba z tego co wiem, to na dziesięciolecie Riot Gamesu. Ale już nawet dwa miesiące temu przedstawiali oni swój plan, że na nowy sezon, na dziesięciolecie, chcą wprowadzić duże zmiany i że często będą wprowadzali takie duże zmiany, żeby ta gra była świeża. A tak szczerze mówiąc, to Riot ma do tego zasoby: no bo w Team Fight Tactics jest teraz aktualnie 56 czempionów, może 57, nie wiem dokładnie, a w normalnym League of Legends jest ponad 140. Tak więc oni sobie mogą. Wymieniać te postacie, mogą sobie wymieniać i temy, mogą robić z tą grą naprawdę co chcą i będzie ona świeża, mogą pozamieniać synergię. No, wiele, praktycznie nieskończona ilość możliwości Riot Games, jeżeli chodzi o ten Team Invite Tactics. Zobaczymy, co oni z, z tym tak naprawdę zrobią. Marzeniem każdego projektanta Gier jest stworzenie produktu, który będzie miał wpływ na życie graczy na całym świecie. Ok. W przestrzeni lat wypuściliśmy wiele trybów, tak? To jest akurat racja. Riot Games lubi sobie poeksperymentować, lubi wypuszczać nowe tryby, ale potyczki taktyczne są pierwszym trybem od czasu ukazania się Aramo, czyli tego najpopularniejszego trybu all random, all mid, gdzie 5 osób bije się na midzie, który ma potencjał, by stać się znacznie e, znaczącym długoterminowym dodatkiem do league. Ok, tutaj więcej opisu i w, Tutaj, tutaj jest taka ciekawostka, wiele osób już o tym mówiło, że ma się w 2020 roku pojawić system zawodów w potyczkach taktycznych, czyli w Teamfight Tactics. Jeżeli chodzi o rankedy w stosunku do gier zwykłych, to jest to 4 do 1, czyli ludzie lubią grać rankingi, lubią grać rankedy, ciekawi ich to wbijanie rangi, a w Teamfight Tactics jest to o wiele bardziej przyjemne, bo na początku dostajemy dużo punktów. Łatwo jest pić tego golda czy platynę tam często ludzie się zatrzymują. Ale widać, że ludzie lubią grać rankedy, a Riot Games to zauważa. Chcą oni wprowadzić system zawodów. Ciekawe, jak to będzie wyglądało, czy tam coś będzie do wygrania. I zauważają też, że ten tryb jest bardzo popularny w Korei. A Korea jest regionem, gdzie rywalizacja jest bardzo często spotykana, i w sumie oni napędzają każdy tryb. W sumie może nie każdy, bo do cs się aż tak nie przebili, ale jeżeli chodzi o, e, o Lola, o Starcrafta, to oni napędzali te tryby. Tak więc, jeżeli w Korei Teamfight Tactics jest popularne, to to coś już musi znaczyć. Chcemy zapewnić właśnie właściwe gra wyrażenia graczom, którzy postanowili, że będą najlepsi na świecie. Ok, bardzo fajnie. E, też bym chciał być w tej czołówce. Jak na razie o to walczę. E, zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. I tutaj mamy pierwsze statystyki, czyli godziny rozegrane na trybie przy Premierze. Tutaj globalnie, czyli na każdym serwerze, na którym wypuścili. Najgorszy jest Krwawy Księżyc, bardzo szybko odpadł. Później Czarodziejki Gwiazd, tak samo e, Odyseja. W ten, w te, 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 te trzy tryby w sumie nie grałem, nigdy się na nie nie załapałem. Nexus, Blitz, tutaj mamy Arama, który jest najdłużej i cały czas utrzymuje w sumie e, taką stałą ilość godzin. E, później mamy Potyczki Taktyczne, tutaj widzimy ten graf, bardzo ładnie rośnie, jest tendencja wzrostowa. A tutaj mamy urfa, który drastycznie spada. Co to znaczy? Że. Teamfight Tactics po prostu się spodobało, to nie jest tak, że to, to był wielki boom, bo był wielki boom, tak jak to jest przy każdej grze, każdy youtuber, każdy streamer na Twitchu, gdziekolwiek by ludzie nie, nie robili kontentu, to chcieli się załapać o Teamfight Tactics, bo jest to świeże, jest to nowe, fajnie się sprzedaje, ale ten poziom się utrzymał, widać, że ludzie lubią grać w ten tryb i Riot ma wgląd do takich statystyk, zauważają to i chcą to pchać do przodu, chcą zrobić Teamfight Tactics lepsze niż już jest. Chcą dać możliwość grania w turniejach. Tak więc fajnie by było, jeżeli by dodali tryb obserwatora i fajnie, jeżeli by dodali historię gier, żebyśmy mogli sobie też sprawdzać takie statystyki jak ile, ile, ile procent czasu wygrywamy albo jesteśmy w top 4. Tutaj jest bardzo ciekawe. Staram się pokazać, jak duża jest społeczność potyczek taktycznych, aby uzasadnić, dlaczego będziemy inwestować więcej w ten tryb. Pomówmy o liczbach. Czyli Riot Games zauważa, że Team Fight Tactics ma potencjał, że są ludzie, którzy w to grają i będą oni w to inwestować, co jest bardzo ciekawe, bo jeżeli oni w coś inwestują, to naprawdę może z tego być wielka gra. W każdym miesiącu przeszło 30 miliony z Was grają w podeszki taktyczne, to prawie populacja Kanady. Ponadto od premiery udało Wam się rozegrać łącznie w, 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 w godzin, z czego większość, może nie większość, ale prawie połowa tych godzin w przeciągu 30 ostatnich dni. Globalna średnia liczba graczy na raz w szczytowym momencie grających w League zwiększyła się o 30%, gdy potyczki taktyczne trafiły na serwery. Ten trend utrzymuje się do dzisiaj, czyli widać, że tendencja nie jest spadkowa, tak jak ludzie tam próbują powiedzieć, że Team Teamfight Tactics dead game, że nudna gierka, a nie mają statystyk, które to potwierdzają, Riot Games mówi nam o czymś innym regionem, w którym League ma najwięcej graczy i rozegranych godzin, są Chiny zdecydowanie. Po premierze odnotowaliśmy 35% wzrost liczby rozegranych godzin w tym rejonie i po kilku miesiącach ten trend nadal się utrzymuje. To było niesamowite doświadczenie. Aha, no to też było ciekawe, że ludzie na serwerach PB trzymali, czekali w kolejkach po 36 godzin, żeby zagrać w Teamfight Tactics. Tak chore były kolejki, niektórzy, niektórzy naprawdę długo się naczekali. Oczywiście ludzie, którzy są youtuberami e, streamują na Twitchu, mieli wjazd chyba do tych serwerów testowych wcześniej, ale zwykły, zwykli ludzie którzy chcieli sobie pograć w Teamfight Tactics musieli poczekać w tych cholernie długich kolejkach ja poczekałem aż gra weszła na serwery live i od tamtego momentu nie grałem już w normalnego LoLa, cały czas grałem w Teamfight Tactics, wierzę w ten tryb widzę e, też, teraz zauważam z tych statystyk, że Teamfight Tactics ma potencjał Riot Games, w to wierzy, ta gra na pewno nie umiera, jeżeli myślicie, że tak jest, e, to jesteście po prostu w błędzie, bo statystyki mówią coś innego jeżeli wam się ten materiał podobał i chcielibyście zobaczyć więcej takich, to zostawcie łapkę w górę zostawcie komentarz, e, zostaw. Suba, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.